Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 6. Gramy, przypominam, Cesarstwem Brazylijskim i w ostatnim odcinku wypowiedzieliśmy wojnę Imperium Greckiemu, które założyło tuż pod naszym nosem Ateny. Okazało się, że nie udało nam się zdobyć Aten ze względu na to, że mieli bardzo dużą armię, głównie wojowników. Straciliśmy troszkę naszych jednostek niestety, ale mamy w tym momencie, wydaje mi się, chwilową, mam póki co przewagę, ponieważ mamy łuczników, którzy mają zasięg 2, no i dość dużą siłę ataku z dystansu. Więc myślę, że uda nam się w tym odcinku zdobyć Ateny. Tak, nasi budowniczowie budują w tym momencie tutaj, co tylko mogą. Oczywiście musimy jak najszybciej się z tymi Atenami uporać, bo tutaj barbarzyńcy zaraz będą nas, że tak powiem, ścigać z tamtej strony. Ok, budowniczych możemy sobie tutaj przestawić. Mamy tutaj wojowników. Może niedługo, bo będą niedługo nam potrzebni. Stąd nie jesteśmy w stanie atakować. Czy jesteśmy w stanie atakować? Jesteśmy w stanie chyba atakować. Więc to by było dobry punkt wypadowy. Tak, to byłby dobry punkt wypadowy. Natomiast tych łuczników, którzy jeszcze się troszeczkę leczą, można byłoby przesunąć tutaj. Ok. Natomiast myślę, że trzeba zacząć atakować Ateny. Zaraz, nie możemy? Niewielka wygrana. Jest napisane. O, może tutaj się niestety nie da, więc spróbujmy tak. Ci nasi powinni jeszcze tutaj wytrzymać. Co prawda tu jesteśmy narażeni na ataki, ale im szybciej się tutaj zorganizujemy, tym lepiej. Tu możemy się też przesunąć. Co prawda jesteśmy raz, dwa z trzech stron. Jak tutaj wygląda remis? Ja bym się tu przesunął. Natomiast naszą jednostkę zwiadowców, ich możemy jakby co poświęcić. Poważna przegrana, porażka, ale zawsze troszeczkę zmniejszymy siłę tej jednostki. A, tak sprytnie sobie robią. Ok, jak tam nasi wojownicy? Mam nadzieję, że przetrwają. Ok. Tak jakby się tu trochę wycofywali. Jak dla mnie ok. Dobra, rozpocznijmy atak na Ateny. Chyba, że zaraz. Tych może najpierw spróbujmy dokończyć. Nie udało się. Brakło prawie jeden punkt tylko. O, zobaczmy. Jeżeli tu nie ma jakiejś jednostki, to będzie dobrze. Jeżeli jest jednostka, no to może być kiepsko. Z naszymi wojownikami. Nie ma. Ok. Tu jest jednostka, ale na pewno nie będzie w stanie nas przez te wzgórza zaatakować. Dobra, następna jednostka łuczników. Przesuwajmy ją tu. W następnej turze będziemy atakować. Co dalej? Tutaj w zasadzie mamy, co mamy? Mamy zwiadowcę, niech on tam broni flanki. Tutaj mamy, możemy zrobić kamieniołom. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy tej jednostki by nam nie była potrzebna. Czy zwiadowca? Ile zwiadowcy mają ruchu? 3. Tu jest co tutaj jest? Tu jest koszt ruchu 2. I przez rzekę chyba też jest jakiś koszt ruchu. Zastanawiam się, czy jak ruszę tych wojowników. Może zwiadowca nie jest w stanie. No, liczmy na to, zobaczymy. Uczymy się cały czas. Wojownicy niech tutaj trzymają pozycję. O, tak myślałem, że zaatakują. Niestety zwiadowcę nam załatwili. Przepraszam. Niestety nam zwiadowcę załatwili, ale żyje z wymiany towarów. Wspólna wojna. O, dobra. To są idee kolejne.
co my w tym momencie zmierzamy w kierunku filozofii politycznej, ale to jeszcze musimy wczesne imperium odkryć. Rozwinąć cywilizację do poziomu co najmniej 6 obywateli. No dobra, tak to nie przyspieszymy w tym momencie. No, musimy się zająć tą jednostką. Okej. No ci definitywnie mają w tym momencie. Mamy awans. Okej. Awans nam daje również połowę punktów życia. Plus siły bojowe do przeciwko jednostkom dystansowym i walczącym w zwarciu. Podczas obrony przed atakami dystansowymi. Okrzyk bojowy. Okej. I możemy coś zrobić? Nie możemy nic zrobić. Gdyby nie to, że to jest las, tak. Koszt ruchu 1. W sumie moglibyśmy się tu przesunąć i jeszcze wtedy zrobić awans. Ale okej. Dobra. Tu możemy zacząć atakować. Może. O, tu jest wzgórze, to nie jesteśmy w stanie. No to atakujmy miasto w takim wypadku. Ta nasza jednostka. Niech zmierza w tym kierunku. Teraz tak, co możemy jeszcze tutaj ulepszyć, żeby było bezpiecznie? To wymóg irygacja. Nie mieliśmy irygacji? Aha, nie, przyspieszyliśmy dopiero. Okej. To w zasadzie teraz wiele nie możemy tutaj ulepszać. Na razie schowajmy się do miasta. A tutaj. Remis. Niesprzyjający teren, uszkodzona jednostka. Tu na pewno nam zaatakuje w tym momencie tych łuczników. Pytanie, czy jest w stanie cokolwiek im złego zrobić. Myślę, że nie, ale na chwilę wyłączy nam łuczników z ataku na Ateny. Z kolei tutaj mamy drugą jednostkę. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie ich załatwić. A myślę, że zostańmy. Ojej, gdzie oni tam lecą? Na nasze tyły, praktycznie rzecz biorąc. Kolejna eureka. Poszerzymy wiedzę o mechanice. Sztuka w mechanice. A, to pewnie odkrycie czegoś tam. Zaraz, cud. Nieznana cywilizacja ukończyła Stone Age. Procarze mogą awansować. To nie są procarze. Awansujemy. Trzy atakujemy. Zaraz. To jest, co to jest? To jest koszt ruchu 1. Narażamy co prawda łuczników, ale chcę ich przesunąć bliżej Aten. Dobra, czyli tak, tych łuczników tak czy siak musimy w tym momencie wykorzystać do zniszczenia tej jednostki. O, tych wojowników ja bym przesunął gdzieś. Niech oni się leczą. Tutaj możemy zrobić awans. Co mamy? Plus 5 do ataku dystansowego. Plus 10 do siły bojowej, gdy jednostka zajmuje dzielnicę lub płot. Może dajmy salwę. I dalej możemy atakować? Nie możemy atakować. Tutaj dalej możemy. W sumie moglibyśmy te banany ulepszyć? Nie możemy. Co możemy ulepszyć? Jakąś farmę? Farmę nad rzeką. Zobaczmy, jaki tu jest ten. Tak, później te farmy będą miały premię do sąsiedztwa. O, czy potrzebujemy kolejną jednostkę? Wojowników na przykład. Jeszcze w sumie jesteśmy w stanie udźwignąć to, więc ja bym na wszelki wypadek zrobił tych wojowników. Tak, bo oni też będą, widzę, że kolejną jednostkę tutaj wojowników wyprodukowali. No i oczywiście zbliżają się barbarzyńcy, jakby było tego mało. Ojoj, ojoj, ojoj. To nie jest dobre.
Atakujmy jak najszybciej te Ateny. Tutaj nie możemy... Aha, bo to jest poza naszym terenem. Dobra, wracamy. Później się będziemy tym przejmować budowniczym. Pytanie, czy... No nie, potrzebujemy w tym momencie tych łuczników. Potrzebujemy ich bardzo. Teraz tak, tu zniszczmy tych. Albo przynajmniej ich trochę uszkodzimy. Co dalej? Ci na razie zostają bez zmian. Czy jesteśmy w stanie tutaj atakować? Remis. Jeszcze za wcześnie. No, dziwnie się zmienili. Bardziej uszkodzoną jednostkę. Dobra. Jednoczesny atak barbarzyńców i walka z Grecją, która ma widać nieprzebrane zasoby swoich jednostek, nie jest wcale proste. Okej, jeszcze jedna jednostka. A natomiast nasi wojownicy niech załatwią tych procarzy. No. No, może nie tyle załatwią, co zaczną ich uszkadzać. Okej, teraz tak. Ci musimy definitywnie zniszczyć tych, te jednostki wrogie. Czy warto się tutaj wycofać? Myślę, że warto się wycofać. Bardzo dobrze. Bo to w tym momencie nam da dwa pełne ataki łuczników na miasto. Tych zostawiamy, pomijamy turę. Dobra. Albo w zasadzie nie do końca dobra, bo to jest nasza jednostka, która awansowała. Badania zakończenia. Astrologia. Co mamy? Kaplicę, dzielnicę świątyczną, Stonehenge. Co dalej? Irygacja. Przyspieszona. To zrobimy irygację. Teraz tak. Na pewno musimy wycofać albo zamienić tą jednostkę. O, czy tutaj nie ma jednostek wroga? No to się dopiero okaże. Nie ma. Tutaj Ateny musimy atakować jak najszybciej. Okej. Ta nasza jednostka... Okej, procarze uciekają. Może tak. Ci muszą niestety zająć się tymi barbarzyńcami. Ci też. Co akurat jest nie na rękę, bo moglibyśmy wrzucić te jednostki do walki z... No właśnie, z Atenami. Ale nic. Kolejną jednostkę sobie wyprodukowali. No, dość szybko widzę, produkują te jednostki. O, uszkodzili nam w tym momencie irygację. Okej, tu musimy się ewakuować trochę. Teraz tak. Ateny na pewno atakujemy dalej. Chcę jak najszybciej zdobyć Ateny. Definitywnie trzeba to zrobić jak najszybciej. Czy jestem w stanie Ateny atakować? A może tą jednostkę jestem w stanie zaatakować? Okej. Tu może tych barbarzyńców
trochę bardziej uszkodźmy. Budowniczowie zostają. Teraz tak, ci niech tutaj odpoczywają trochę. Ci mam nadzieję będą wytrzymają trochę. Ciężkie boje o te Ateny się toczą. Dobra, barbarzyńcy odstępują na chwilę. Pracach nad najemnikami. Dobrze. Co to jest? Ulepszenie sprądowane, cud ukończony. Stone, czy to są znane? Jednostkę możemy awansować. Awans albo atak. Pa. Myślę, że atak. Im szybciej zdobędziemy to całe miasto, tym lepiej. Okej. Moglibyśmy załatwić tych barbarzyńców, ale bardziej zależy mi na Atenach. Budowniczowie. Tak, łucznicy. Łucznicy się bardzo tu przydają. Więc na razie ich przesuniemy pobliżej Aten. Budowniczowie na razie zostają. Wojownicy na razie się leczą. Ci tutaj niech siedzą. Ok. Dobra. Czy budujemy jeszcze jedną jednostkę? Padałoby coś już zacząć. Mamy w tym momencie minus 2 udogodnienia. No tak, bo nam tutaj spalili, więc pomnik to nie jest udogodnienie. Kampus. Spichlerz. Wypadałoby tych udogodnień. Jak jesteśmy? No, kolejna jednostka będzie wprowadzi nas na ujemny bilans. Zajmijmy się na razie pomnikiem. Kultura też jest istotna. Dobra, tu bez zmian. I bardzo dobrze, bo teraz musimy zrobić tak. Na pewno atak na Ateny. Idealnie byłoby tych, a tych jesteśmy w stanie atakować? Jesteśmy w stanie atakować. Zróbmy tak może. Tak, żeby móc tą jednostkę łuczników przesunąć później tutaj i z trzech stron po prostu atakować. Tych atakujemy. Tu myślę, że warto zaryzykować zniszczenie. Świetnie. O, mamy awans, dobrze. Co dalej? Łucznicy. Czy to są góry? Nie. Więc stąd mogą mieć zasięg. Jak dobrze pójdzie. Budowniczowie zostają. Wojownicy na razie zostają. Ok. Budowniczowie niech się tu chronią. To ich powinniśmy przechwycić. O, uciekają. Bardzo dobrze. Barbarzyńcy na chwilę odstąpili. Dobra, myślę, że w tej turze Ateny będą nasze. Czy tu jesteśmy w stanie atakować? Jesteśmy w stanie. Bo stąd nie jesteśmy, też jesteśmy w stanie atakować. Dobra. No to... Atakujemy Ateny. Jest. Ateny są nasze. I mamy kolejną inspirację. Nad wczesnym imperium. Otóż w zasadzie to nas już w tym momencie od razu nam
Pomogło, no tak, bo zdobyliśmy, to było chyba tam, że trzeba było trzy jednostki wroga, czy zdobyć miasto, już nie wiem, żeby taki warunek, żeby przyspieszyć tą ideę. Mamy doktrynę, zmniejszenie kosztu zakupu pola, 50 produkcji osadników, otwarte granice, zmień doktrynę. Kolejna kiepska decyzja przyniosła ci szczęście, przejmujesz jednostkę Grecji, dobrze, to wiem. Co możemy teraz zrobić? Ustroju na razie zmienić nie możemy. Plus 50 do produkcji jednostek, to nam nie jest w tym momencie potrzebne. Utrzymanie jednostek w tym momencie by się nam przydało. Przemysł stoczniowy nie, podwójne doświadczenie nie, plus 5 do siły bojowej podczas walki z barbarzyńcami. Mamy co prawda barbarzyńców, ale myślę, że zaciąg by się nam przydał. Zmniejszyć, mamy dużo jednostek, więc trzeba troszeczkę zmniejszyć te koszty. Budowniczowie, osadnicy, pola, cuda świata. To by zostało w tym momencie. Zachować miasto. Populacja 2. Nie ma dzielnic. Zburz miasto. Kara za wojowniczą zostaje potrojona w przypadku zburzenia miasta. Ja myślę, że zachowamy w tym momencie. Jeszcze jesteśmy w tym momencie. Mamy brak kary. Zobaczmy, czy ona jest skłonna w tym momencie do jakiegoś zawarcia pokoju. No jest skłonna, to w tym momencie tylko tak, przekazanie Aten przyjmuje propozycję. Jeżeli nie weźmiemy czegoś takiego, no to będziemy mieć cały czas tak, jakbyśmy okupowali to miasto. No dobra. Zastanawiam się, czy w tym momencie jest sens. Myślę, że na razie nie ma w ogóle sensu. Rozbiliśmy jej armię, więc możemy równie dobrze udać się w tym kierunku i zdobywać kolejne miasto. Dobra, zniszczmy jeszcze tutaj tą jednostkę. Albo przynajmniej poważnie ją spróbujmy osłabić. Okej. Okay. Tu może na razie, czy ja wiem. Nie jesteśmy w stanie i tak. Może odetnijmy im drogę. Budowniczy może naprawić w tym momencie. Naprawa nie kosztuje tych punktów. Nie, nie chciałem ulepszyć. Zaraz, zaraz, co ja zrobiłem? Usunięcie ulepszenia zamiast naprawę kliknąłem. Coś kliknąłem nie tak jak trzeba, zdaje się. A, miało być naprawa, a nie ulepszenie. Ale nie, to powinno być na prawo. Może się coś zmieniło? No dobra, Ateny, co możemy tutaj robić? Łucznicy, kampus, spichlerz, naprawa pomnika. Spichlerz, jak tam jest? Pojemność obszarów mieszkalnych jest ok. Spichlerz, na razie możemy pomnik naprawić. Jaką ideę w tym momencie będziemy odkrywać? Na pewno byłoby fajnie filozofię polityczną, ale trzeba by napotkać trzy państwa miasta. To nie bardzo. Oczyść obóz barbarzyńców, załóż Pantheon, znieść cud świata, 25 tur. No nic nie zrobimy tutaj, ale myślę, że nawet jeżeli w środku by się nam udało spotkać trzy państwa miasta, w środku odkrywania tego, to i tak wtedy skracamy ten czas. A to nam daje w tym momencie kolejny ustrój polityczny i daje nam więcej tych kart, które możemy wykorzystać. Barbarzyńcy znowu się zbliżają. Irygację mamy odblokowaną, wiszące ogrody, plantacje. Bardzo dobrze. Co możemy dalej odkrywać? Co możemy dalej tutaj odkrywać? Miasto na wybrzeżu to nie bardzo. Zabij trzy jednostki barbarzyńców. Zbuduj kamieniołom. Przyspieszono. Starożytne mury, piramidy. Taran. O właśnie, taran to jest ta dodatkowa jednostka, zdaje się. Wsparcia, którą możemy łączyć w odróżnieniu od właśnie poprzedniej cywilizacji z jednostkami innymi na jednym polu i dzięki temu uzyskiwać pewne bonusy właśnie. No w tym przypadku to jest, gdy znajduje się w sąsiedztwie miasta, jednostki walczące w zwarciu zadają pełne uszkodzenia murom miejskim. Dobra, murarstwo możemy na razie odkryć, do tego na razie nie mamy przyspieszenia. Ok, tutaj mamy awans dostępny. Tutaj nie mamy, więc spróbujmy im załatwić tego, tą jednostkę. Ci powinni troszkę sobie odpocząć, ale
zwłaszcza że oni mają awans, a ci możemy w tym momencie awansować ich. Plus 5 do ataku dystansowego. Bardzo dobrze. Tu mamy wojowników. Niech. Nie to chciałem kliknąć. Rany. Fortyfikacja do uzdrowienia. Otóż to. Ta jednostka łuczników musi wrócić. Czy jesteśmy w stanie tu atakować? Nie bardzo. I trzeba byłoby się rozprawić w tym momencie z atak dystansowy. O, choćby nawet z procarzami. No. Ok. Zdobyliśmy budowniczych. Bardzo dobrze. Nie ma tu jednostek wroga. Możemy ulepszyć miedź. Co nam daje mieć? Dodatkowy zasób. Właśnie nie pamiętam, czy to jest zwiększa w tym momencie nam w miastach mieć cechy. Dodatkowe plus 2 złota, kopania plus 50 złota. O, nic tu nie piszę na ten temat. Ale się zastanawiałem, czy to akurat nam te udogodnienia w tym momencie zwiększa. Nieważne, możemy spróbować, tak czy siak nam ta, czy to jest tylko do produkcji bonus, to może tutaj, te diamenty, zasób luksusowy, to na pewno diamenty się nam przydadzą tutaj, dostępny awans, okrzyk bojowy, żółw, okrzyk bojowy. To jednak chyba nie, jednak chyba usunąłem sobie przez przypadek tamto usprawnienie. Terenu. A nie wiem, musiałbym przejrzeć odcinek nagrany, żeby zobaczyć w tym momencie, co tam kliknąłem. Wydawało mi się, że budowniczowie mogą naprawiać uszkodzone właśnie te wszystkie plantacje, kamieniołomy i tak dalej. Ok, kolejna jednostka. Ja myślę, że trzeba pójść za ciosem. Co to jest? Łucznicy. Tak, budowniczowie, kopalnia. O, polepszyliśmy, poszerzyliśmy wiedzę około. Bardzo dobrze. Tu mamy łuczników. Możemy ich przesunąć trochę do przodu. I fortyfikacje do uzdrowienia. Tych barbarzyńców możemy załatwić. Natomiast ci mogą w zasadzie tutaj zostać póki co. A kolejna jednostka jak najszybciej na front. Jednostkę można awansować. A to w następnej turze. Cud ukończony. Stone Age. A to już było. Ta informacja. Ja myślę, że jednych łuczników możemy zostawić tutaj do obrony przed tymi barbarzyńcami. O, dalej idzie atak. Bardzo dobrze, ale i tak zdobyliśmy Ateny. Co by tu dużo nie mówić. Ok, myślę, że to chyba na ten odcinek już wystarczy. Zdobycie Aten, o to nam chodziło. Kolejnym naszym celem będzie jakiekolwiek miasto tutaj jest właśnie greckie do zdobycia. Myślę, że nie możemy ich zostawić tutaj w pobliżu, póki co, bo tak, jeżeli oni z Grecy mają, Imperium Greckie ma, Imperium Greckie, jak ona się tutaj, Gorgo, czy Gorgio, jakie ona ma cechy? Zwycięstwo w walce dają kulturę, to było widać. Starczą lub natarszy. To jest cała historia. O, nie wiem, gdzie to było. W każdym razie mają hoplitów po prostu Grecy. Aha, to było przy Grecji, nie przy poszczególnym przywódcy. Mają hoplitów, którzy są jakby lepszą wersją chyba. Może nie pikinierów, ale zaraz zobaczmy. Hoplici.
Hoplici to jest ulepszone, zastępują włóczników. No właśnie, więc jak oni tych hoplitów będą mieli, to szczególnie jeżeli oni mają taką cechę, że tutaj oczywiście nie jest napisane, zastępuje włóczników, czyli ma większą siłę bojową, jeżeli sąsiaduje z inną jednostką hoplitów. Więc na to nie można im, wydaje mi się, pozwolić póki co. Ale to myślę, będziemy się tym martwić już w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego. Cześć i do zobaczenia.